Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, dzielny wieczór. Tak, ja nazywam się Marcin Skruch i pogadam sobie dzisiaj o tym, co ciekawego wydarzyło się w świecie kultury, filmy, seriale. Dokładnie wiecie to, co nas kręci, czyli krótko mówiąc, co tam ciekawego w chorym łudzie. Oczywiście jak najbardziej mnóstwo dzisiaj ciekawych tematów będzie, pogadamy sobie o sami swoi, tak, mam dla Was zdjęcia sami swój początek, troszkę się tego obawiam, ale zobaczycie, będzie oczywiście o naszym ulubieńcu, przynajmniej moim ulubieńcu, czyli o Patryku Wedze, wróć, wróć, o Besealelu Besealelu będzie oczywiście o Spider-Manie, bo musi być jak najbardziej. Nowości Netflixowe, a także Kanal Plus Online na czerwiec. Pogadamy sobie chwileczkę o Złotych Palmach, bo rozdano w zeszłym tygodniu Złote Palmy. Hobbs Bez Show. Tak, Dwayne Johnson dostanie swoją część szybkich i wściekłych. Oczywiście będzie też słów kilka o. O horrorach, bo jakżeby inaczej, że widzę, że stała ekipa jest. Dzień dobry, wierzę, że tam idzie Eagle. Cześć, cześć, kamaro. Witam, Wiktor Z. Nocturno. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że znalazłeś czas przed, swoją, przed swoim prelekcją, wykładem. Siema, pyta Jakub, jak tam wieczór? Bardzo dobrze, wiesz, dzisiaj cały dzień walczyłem z jak coś się nazywa, Miejka ciśnieniowa? Kersher, tak jakoś akurat jechałem Piękny podjazd, w ogóle plecy to mnie wysiadają, ale jest rzeczywiście dobrze Dariusz Tokaczuk, dobry wieczór wszystkim, dobry. cześć Adalet, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie I pani, panowie, no, Madame Perfumella jest w porządeczku How are you? I'm grand, dude, I'm grand Witam Jarosława Janroszka, jest fanboy, cześć Wiktor, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie Jest i Jurek y, Piechota, galerian Cię ogląda? Bardzo dobrze, niech ogląda Cześć galerianie, jeżeli tam oglądasz będzie coś o DC albo o Flashu Konkretnie dzisiaj nie będzie o DC ani o Flashu NIC. Chociaż będzie w sumie o Lidze Sprawiedliwości, to już bardzo niedługo, no ale o, o samym Flashu NIC. Słuchajcie, na no początek, oczywiście, sprawy, sprawy bieżące, bo zakończyliśmy omawiać serię Omen w kulcowych horrorach. Więc w przyszłym tygodniu rozpoczynamy Dynio głowego. Wybraliście, że będzie Dynio głowy. Mam w sumie pier, obejrzaną pierwszą część z Lensem Hendrixem więc to już jest jak najbardziej załatwione, ale. Dobrze wiecie, że skoro pojawia się nowy, nowy cykl, to wy to głosujemy na to, co będzie później, bo po dyniowym będzie topór, a co później. No i czekam Panie i Panowie na już tutaj wyrzucam. Czekam na wasze, na wasze propozycje jeszcze w tym momencie. Wrzucę na karcie społeczności. Karta społeczności dokładnie wiecie. Wiecie, gdzie jest. Kultowe horrory propozycje. W tym momencie wbijacie, wszystko dajecie, wszystko nie ma problemu. Cześć, zajaz, witam cię bardzo serdecznie, pozdrowienia Odrofa elegancko. Witam cię, pozdrawiam cię yy, galerniku, galerianie, cześć, cześć Moonwalker, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, Wasze propozycje jak na razie to są takie, że chcielibyście, ażebym omówił fantazm naznaczony The Grudge Krątwa, Paranormal Activity REC, Koszmar Minionego Latam, czyli te wszystkie minulek, loton samodego i tak dalej. Wzgórza mają oczy. Rekinado, Wiktor <grytory> Rekinado. Chyba się mi ostatnio o tym zrafałem, Rafałem, że Rekinado to jest koszmarna seria i nie wiem, czy chciałbym ją omawiać. Wiklinowy koszyk, uśpiony obóz, noc oczyszczenia, szczęki. Tak, jak już tutaj pisałem Martinowi: szczęki już były, ale tutaj potem się poprawił. Napisał, że Kruka bardzo chętnie by zobaczył, a Ormando wpisał wstrząs, no bo rzeczywiście Ormando lubi takie rzeczy także. Możecie tam wbijać. Pozdro z live, stawia, zostawiam Ci widzów, nie ma problemu. Dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście najechali nas po prostu. Mamy rajd, Rafał nas najechał. Dobrze, że jest wysz, Dobry my tu od Rafałka. No i bardzo, bardzo dobrze. Także wbijajcie, wbijajcie na, na link, który wam wrzuciłem do środy, do wtorku tak naprawdę czekam na wasze, na wasze propozycje i pięć najciekawszych, pięć takich, które naprawdę będą się powtarzały najczęściej, zostaną podgłosowane, poddane pod głosowanie, więc będziecie mogli spokojnie omówić, wybrać, co, co chcecie, więc tak jak mówię, no, jest tutaj, widzę kilka, a właściwie pewnie mogę Wam udostępnić ekran, tak mi się wydaje, jest tutaj kilka, oczywiście, kilka takich serii, które się tam od jakiegoś czasu próbują, próbują przebić, no, niestety nigdy to, nigdy to się nie udaje, no, akurat w tym konkretnym przypadku rzadko więc musicie zobaczyć. Fantazm był już kilka razy dawa, dawany pod głosowanie i nie, da, nie udało mu się. Grocz chyba też kilka razy było, było w propozycjach, nigdy na to, na to nie zagłosowaliście. wzgórza mają oczy, pojawiały się również rzeki. Na nie byłoby pierwszy, uśpiony obóz, nawet ostatnio był chyba, nawet drugie miejsce zajął właśnie zaraz za, za toporem. No, szczęki, jak już mówię, są wszystkie omówione wszystkie cztery części, wstrząsy też nigdy nie były poddane pod głosowanie, więc akurat może to będzie wyglądać bardzo, bardzo ciekawie, bardzo sensowno. No pod warunkiem oczywiście, że, że to wybierzecie, że stwierdzicie OK, to ja to jak najbardziej chcę, potem będzie tydzień głosowania, także będzie, będzie, będzie co, co robić. Cześć, łowcy duchów, o, ja po streamku także masz busta. Dziękuję bardzo, bo tak będzie 30 osób, pięknie, dziękuję Wam za wszystkie, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapencje w górze. To akurat sprawia, że dobrze wiecie, że algorytm nas niesie. Także kultowe horrory, nowy cykl, nowy odcinek już od, od środy. Zaczynamy dniogowym Lens Henriksen. Widziałem już pierwszą część. Miałem wielkie oczekiwania, bo to Stan Winston facet od efektów specjalnych. Wiecie, ten co zrobił Terminatora, yy, chociażby obcego, czyli królówkę i tak dalej, i tak dalej. Predatora też on robił, no ale to. To jest wiadomo oczywista oczywistość. Słuchajcie, też się pochwalę, bo co prawda niewiele, bo tylko cztery filmy. Nabyłem drogą kupna w, w jak to się mówi, szmatek z Ciucholand, second hand, sklepy z odzysku. Tutaj są po prostu sklepie charytatywne, więc Bad Boysów kupiłem za Juraka. Cool Runnings, a nie pamiętam jaki to jest, to jest jaki jest polski tytuł, to jest o bobslejowej drużynie z Afryki bodajże, tak? Także jest to i dwie części Cuts Vegas. Cas Vegas 1 i Cas Vegas 2. Także jeżeli chodzi o nowości dvd sowe to tylko, tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie tyle rzeczy na dzisiaj mam przygotowanych. Berdemik? Słuchajcie, wpisujcie, jeżeli Berdemik będzie. Ja powiem tak, omawialiśmy przecież z rzeczą tutaj właśnie z wyścigającym się Rafałem, omawialiśmy Berdemik, więc było to niesamowite przeżycie, muszę powiedzieć, Rafał, naprawdę. Więc jeżeli, jeżeli, dziękuję, FCA, dziękuję za bardzo, pozdrowienia. Więc jeżeli, panie i panowie, wybierzecie, że berdemik, to no to ostatnio nawet Rafał mówi, że kolejna część będzie już niedługo, już niedługo. łajza, parę, parę daj się mu berdemik, błagał, błagał. No, tak mi ostatnio zrobili z czym? Co to było takiego beznadziejnego. Aha, Władca Lalek, przecież 14 czy tam 15 części tego się oglądać, oglądać nie dało, a w ogóle nie, okazało się, że Piętnasta część Wacelalek będzie robiona. Kolejne, kolejne dwie części drogi bez powrotu. Rozumiecie, facet, który stworzył oryginały, stwierdził, robimy dalej. Dwie kolejne części drogi bez powrotu. O, proszę bardzo, tutaj podrzuca nam no nocturno, że Cool Runnings to jest regen na Lodzie, Tam John Canty, świętej pamięci więc rzeczywiście to dosyć fajnie, dosyć fajnie wyglądało. Będzie o jednej z kontynuacji, bo akurat jeden z dżentelmenów, którego obserwuję, z którym co jakiś czas udaje mi się rozmawiać na, na Instagramie, powiedział, że kręci kontynuację hitu horrorowego z 1995 roku, w którym to w roli głównej wystąpił. O tym będzie oczywiście za chwilę. Także słuchajcie, jeszcze raz powiem, jeżeli chcecie, Berdemik, wbijajcie, tutaj macie w tym Wejdźcie w zakładkę społeczność na moim kanale. Tam odnajdziecie sobie spokojnie post, w którym to, w którym to mówię. Jest, jest napisane, jak najbardziej. Wbijać tam i yy, dajcie znać. Pięć najciekawszych, pięć najczęściej komentowanych albo polubionych yy, propozycji trafi do, do głosowania. My, można tylko pięć, bo rzeczywiście YouTube tylko i wyłącznie pięć, yy, pięć yy, daje radę. 30 osób się otrzymuje i tak ma być. Bardzo, bardzo mnie to. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, tak naprawdę miałem zacząć od czegoś innego, ale zaczniemy akurat od mojego ulubieńca, bo ja akurat dobrze wiecie, że na tym kanale bardzo go uwielbiam. Materiał, który nagraliśmy z Michałem Szczepańskim, już stwierdziłem, będzie dopiero w momencie, kiedy pojadę na wakacje, więc żeby nie stawiać was z niczym, to po prostu kiedy, kiedy ja będę się luzował na wakacjach, no to materiał będzie sobie. A sobie będzie leciał, więc słuchajcie, Patrycjusz Vegeta, bo Patr o, o, nim oczywiście, o nim oczywiście mowa, typowy piątek, Patryk Wege Wega, to teraz Bezalel, pokazuje zwiastun swojego nowego filmu, oczywiście zwiastun no, nie będę pokazywał i żeby było śmieszniej, to jest oczywiście jak widzicie artykuł z filmu, ale to nie jest artykuł filmowego, tylko jest artykuł The Hollywood Reporter. Więc rzeczywiście coś normalnie, niesamowitego, coś yy, cudownego. Patryk Wega powrócił jak donosi do Hollywood Reporter. Teraz nazywa się Besalel, tak? Od biblijnego architekta Arki Przymierza yy, i kręci film, którego bohaterem będzie prezydent Rosji, oczywiście. Więc to już jest, yy, już jest niesamowite. Ma to być triller polityczny oraz vivisekcja duszy yy, rosyjskiego dyktatora inspirowana dziełami Carvaggio i Andreja Rublowa brzmi super. Ale to będzie film Patryka Wegi, więc to no, tylko, tylko brzmi super. Jest też koncepcyjny zwiastun. Nie wiemy, od czego zacząć. Słuchajcie, ja zwiastun wam nie pokażę, bo wiadomo, prawa autorskie. Nie mam nawet takiej możliwości, ale tylko troszeczkę omówimy. Ten film ma być jednym z wielu międzynarodowych projektów zapowiedzianych przez Patryka Wegę. Reżyser mówi o nim tak. Amerykanie i mieszkańcy zachodniej Europy nigdy nie zrozumieją go. Ja z jednej strony wychowałem się w komunistycznych czasach, w komunistycznej Polsce. Z drugiej strony Ukształtowała mnie kultura Hollywood. Chcę za pomocą języka zachodniego kina opowiedzieć coś o bogatej kulturze wschodu. Wega chce również dokonać Vivisekcji psychiki Putina oraz rosyjskiej duszy. W tym celu planuję opowiedzieć o związkach. Prezydenta z przestępczym podziemiem Petersburga w czasach, gdy był burmistrzem miasta. To oczywiście tylko początek. Film ma mieć znaczenie znacznie szerszą skalę i obejmować czasy współczesne. Ma też zawierać elementy fantastyczne, metafizyczne, w tym wędrując po współczesnym Petersburgu w postaci świętych i demonów. Rozsaliło. Inspiracjami Wegi w tym przypadku są prace Karwadzja, Andrea Rublowa oraz Mistrz i Małgorzata. Budżet produkcji to 12 milionów dolarów. Ja tylko przypomnę, że w swoim filmie, czyli. Co to było? niewidziana wojna w tej autobiografii. Y, Pacerskie już wegeta y, miał dostać pieniądze tam z wiecie, jakiegoś KGB, CIA, PKP, ZUS, czy jak inny tam trzy literówki. To miał być Stobanik. On powiedział, że nie, Stobanik, to ja nie chcę w ogóle. 12 milionów. Przecież co to z 12 milionów dolarów na polski film? To jest po prostu nic, to jest jakieś co? Około 50 milionów złotych. No, w Polsce się droższe filmy robi. Zdjęcia będą kręcone w Polsce, na Litwie i na Malcie. Obsada jest póki co tajemnicą. Dziękuję Michał za, za suba, a zasłoniło mnie, ale to może być taka akurat twarz moja, to lepiej Jokerek wygląda. Dziękuję pięknie za, za suba. Obsada jest póki co jedną tajemnicą jednak Vega chciałby w głównej roli wielką międzynarodową gwiazdę. Czy spełni swoje marzenie? No nie, no, za 12 milionów budżetu to kogo on tam sobie widzi? No, jeżeli chciałby wielką międzynarodową gwiazdę, pozostając, że tak powiem, w nomenklaturze, no to Corey Heim, nie, Corey Feldman, tak, Corey Feldman jeszcze żyje. On może byłby zainteresowany, żeby wystąpić i budżetowo to by się zgadzało. Może na przykład jakiś aktor z Władcy Lalek, jeden, może by się nadał. Wielkie, wielkie Hollywoodskie. No, za 12 milionów, no to jeżeli ty film robisz za 12 milionów dolarów i chcesz wielką gwiazdę, no chyba, że weźmiesz, już teraz, teraz le lecę hardkorem, na przykład Harrisona Forda i pokażą on się w filmie przez 3 sekundy, za to zgarnie milion dolarów i to będzie wielka międzynarodowa gwiazda, ale inaczej ja naprawdę tego, tego nie widzę. Już, o, tutaj już widzę, że Galerian był synem Uriego, synem El hura w pokoleniu. Ja nie wnikę po prostu. No to jest chłyt materkinody, jak gadał oczywiście, jak gadał oczywiście kabaredale. Hmm. Już tutaj patrzę, co, co piszecie. Wegeta yy, powinien zacząć u, u, ubierać ten ładny biały kubraczek z za długimi rękawami, to no, po prostu koszmar to jest. Zgadza się Muoker. On jest tak zabawny, tak, yy, tak cudowny. No ja oczywiście wiem. Jakie to jest, ma znaczenie, ale no, po tym twórcy ja się już nie spodziewam nic wielkiego. Bo rzeczywiście, o ile, i to nawet chyba z, z Michem dosyć konkretnie poruszamy ten temat, bo ten materiał y, ma, ma chyba ponad godzinę, no to na początku była jakaś szansa rzeczywiście, że te jego filmy będą wyglądały w miarę sensownie dobrze. I wyglądały tam pierwsze dwa, e, dwa seriale, to było no, coś ciekawego. A teraz zacznijmy od tego, że żeby wyjść, ten film musi najpierw być ukończony, no ale dobrze wiemy. Ostatnio właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy, Patryk Wege. Wegeta ma duże problemy finansowe, prawne również, no więc rzeczywiście potrzebuje. Dawno, dawno przecież on się chwalił. Nie, nie, ja robię, mam wszystkich w dupie, ja robię filmy za własne pieniądze, nikt mi nic nie daje i nikt mi nic nie powie. Po czym nagle zwrócił się do pis -Fu, tam jest F na końcu, Polski Instytut Sztuki Filmowej, o pieniądze, o dofinansowanie, bo nagle się okazało, że ludzie, czy my, my. Mamy, nie chcemy chodzić do kina na te same bzdurne filmy. Ja oprócz tego, że jak mówiłem wcześniej, obejrzałem niewidzialną wojnę, to ostatni film Patrycjusza, który widziałem, to był Botox. I po tym po Botox już stwierdziłem, dobra, to ja już. Jest taki cytat z Cezarego Pazury z Adasia Miałczyńskiego, ja to, bo to by rzeczywiście byłoby się, by się nadawało. No po prostu. A kiedyś Marcin mówi o Eric Roberts, że, że wszędzie się pokazuje. No coś tak jest, akurat Eric Roberts mógłby, Eric Roberts, ale czy w tym momencie akurat on jest taki, taką gwiazdą? No bo zgadza się, wiem, że akurat, i to znam z autopsji, ponieważ facet, który pomagał mi przy okazji kręcenia Predatora, także dzieciaka, że tak powiem, jest no może nie agentem, ale po prostu ma, ma dostęp do tego, żeby, żeby Erika, między innymi Eric'a Robertsa, czy tam danego Trejo, zatrudnić i nie wiem, jakie są stawki, więc no rzeczywiście to by się, to by się dało. No ale tak niekoniecznie. Nieko, niekoniecznie. <grywia> ja to tak, dokładnie. No, coś, coś, coś w tym rzeczywiście rzeczywiście jest. Więc czy będziemy czekać na ten film? No ja nie będę czekał na pewno na ten film. O ten, ta produkcja rzeczywiście totalnie mnie nie interesuje. Może dużo dużo filmów oglądam z kronikarskiego obowiązku. Czasami jest tak, że, okej, okay, dobra, no to, bo wiadomo, na przykład, nie, wiem, wychodzi, wychodzi kolejna kontynuacja horroru, który już rzeczywiście omawiałem kiedyś w cyklu kuzowy horror, no to dobra, stwierdzam, okej, okay, no to wiadomo, że skoro już było omówione, to trzeba do, dorzucić to. No i, i czasami to rzeczywiście wygląda fajnie jak Martwe Zło, a czasami to wychodzi jak teksańska masakra mechaniczną od Netflixa, i to jest na zasadzie albo Halloween, i jest o ja ci co ja oglądam. Więc możliwe, że ten film obejrzę z kronikarskiego obowiązku, ale. To tak naprawdę będzie zależało od, od tego, co się będzie działo po drodze i tak dalej i tak dalej. Bo wiecie, że, że różnie tutaj yy, może, może, yy, może być. Yy, dobra, lecimy dalej, Panie Panowie, bo, bo Patrycjusz Wegeta, no to naprawdę jest twórca, niesamowity. Sami swoi, no to w tym momencie to już jest yy, kolejny film. Yy, sami swoi Kargul i Pawlak powracają. Mamy pierwsze zdjęcia z planu. No oczywiście tutaj są jak najbardziej, zaraz wam je yy, pokażę. Wiele osób, no oczywiście ja. I wiele osób ma problem i mówi, że no może być coś takiego dokładnie jak, jak to miało przy okazji Kogel-Mogel, że rzeczywiście zrobiono po latach kontynuację i to nie wyglądało dobrze. Tutaj jest ogromny problem, bo o ile w Koglu-Moglu wystąpiło więcej niż jeden jedna osoba z oryginalnej obsady, no tutaj tylko i wyłącznie pojawi się Anna Dymna i to nie gra swojej postaci, bo ona oczywiście w drugiej i w trzeciej części, czyli w nie ma mocnych, a także koi, albo rzuć, wcielała się w Anię Pawlaczkę. No tutaj będzie grała swoją praprastrienkę, czy jakoś tak rzeczywiście, dlatego ta podobieństwo niby jest, no zobaczymy jak to będzie wyglądało ale słuchajcie Adam Bobik i Karol Dziuba to oni wcielą się w rolę Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w komedii Sami Swoje Początek widzicie, ja, ja już widzę te zagraniczne zagraniczne kina Sami Swoi, The Beginning to będzie jakoś naprawdę super. Prequel Kultowej cool, Trilogii, w którym yy, poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów, reżyseruje Artur Żmijewski. W sieci zadebtywały zdjęcia, oczywiście zaraz je yy, powiększę. W ogóle co to, co to znaczy? Mamy, nie mamy nikogo z obsady. No nie może być, bo oczywiście film był wiele, wiele lat temu. Nie mamy nikogo z ekipy, a tutaj rzeczywiście pojawiają się takie sytuacje. Proszę bardzo, tutaj mamy kilka, gdzie jest moja, a tu jest myszka. Mamy kilka zdjęć, możecie możecie sobie zobaczyć, jak to, jak to wygląda. To jest właśnie, właśnie Anna, Anna Dymna, czyli swoja pra, pra, pra czy jako, jakoś jakoś tak. Hmm. Zamachowski. Stary, co ci się stało normalnie? Czy ty łeb włożyłeś do ula i cię pokąsało? Chyba tak, albo po prostu jest, jest, jest starszy. No pięknie. Wiem, że jeszcze, jeszcze wiem, że Habior również występuje. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko miało. Tutaj oczywiście kamera, kamera filmu No, Poniżej prezentujemy zdjęcie z planu, co oczywiście już pokazałem. W pozostałych rolach występują między innymi Paulina Gąska, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojciech Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior, Adam Ferency. Więc jak najbardziej obsada dosyć dobra, dosyć sensowna. Ciekawi aktorzy, no bo chociażby Malajka Dymna, Habior, Janusza Habiera uwielbiam. Pawlak i Kargul, bohaterowie kultowej trylogii sami swojej, przed trafieniem na ziemi odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu, i już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo. Sami swój początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przywracają się z życiowymi y, kamieniami milowymi. Charakterne postacie w połączeniu z wielką historią w tle zbiorą, zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż. I widzicie, to co się działo wiele, wiele lat temu, i cały czas się to dzieje w Ameryce, mówiliśmy, a w Polsce nie, nie kręci kontynuacji i tak dalej. A tu proszę bardzo: Kogel Mogel, y, pan Kleks. Y, no, z nachora, no to wiadomo, co chwilę kręcimy nogę. A tutaj Kargul i Pawlak. No, jestem ciekaw, jestem ciekaw w ogóle, czy Was to. sami swój, swój rodziny zład, beginning Mogłoby być zabawne. W nie wydaje mi się, że. Jest sens w ogóle tłumaczyć, o co chodzi w trylogii Kargule i Pawlaka, bo pewnie wszyscy, wszyscy znają. Film reżyseruje Artur Żmijewski. Chcę zrobić film, który będzie zrozumiały dla współczesnego widza, który wytłumaczy genezę sporu Pawlaków i Karguli oraz opisze świat, w którym żyli przed przybyciem na Ziemię odzyskane. Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas. takimi, jakimi jesteśmy na co dzień, z wszystkimi wadami i zaletami. Niezależna od miejsca, w którym żyjemy, Mówi w jednym z wywiadów Andrzej Mulaczek powiedział: Prawdziwa komedia musi bawić i wzruszać. I właśnie taką komedię chce zrealizować. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak, tak się... Proszę bardzo, producent Tomasz Kupski mówi yy, tak o produkcji. Wszyscy zadają nam przemiennie na dwa pytania. Dlaczego i po co? No, jakbym, bym że to powiem, to w ogóle galeria na wyłącza, bo nie potrzeba. Yy, no, Pytania są adekwatne. Odpowiedź jest banalnie prosta. Dla kasy. To jest początek całej historii i to miała być pierwsza część kultowej serii, ale pod koniec lat 60. ze względów politycznych nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki. No słuchajcie, Hoffman też na, na końcu nakręcił ogniem i mieczem. Tak naprawdę trylogia bez y, części, która obecnie produkujemy, jest niespełna, niepełna, uboższa o świat, w którym Pawlak pierwszy raz się zakochał, pierwszy raz miał złamane serce, pierwszy raz walczył o swoje. Słuchajcie, poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli się mylę. Przepraszam coś jeszcze raz. Tylko muszę, muszę znaleźć to. Tak naprawdę, trylogia bez części, którą obecnie produkujemy, jest niepełna. Czy mi się zdaje dobrze, czy na trylogię, przynajmniej tak, tak mnie uczono, na trylogię składają się trzy części. Trzy rzeczy ogólnie. Czyli powiedzmy, sami swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć. I teraz będzie czwarta. Jak się nazywają cztery? Czterologia, a tutaj trylogia. No widzicie, jak się okazuje, czego się no, uczymy cały czas. Zaskakujące. No to i oczywiście jest. Jeszcze więcej y, osób. koproducentami są TVN Warner Brothers, czyli wiadomo, że będzie można zobaczyć ten film na tvn nie na początku, czyli też na Maxie i na, a może na TVN Playerze, a może na Playerze, bo oni teraz w tym momencie mają chyba ze trzy albo cztery platformy, więc rzeczywiście dużo, dużo. Yy, czy będzie o, o Młocie sewerni Andrze Se Andrzeju? Wiesz co, widziałem gdzieś jakąś zajawkę na Twitterze, ale nawet nie rozkminiałem jeszcze o co chodzi, więc nie będę się wygłupiał, że wiem, wiem... Yy, yy, o co, o co chodzi? Także no, ciężko, ciężko, nie, nie, będę, nie będę poruszał, może sprawdzę. I jeżeli to rzeczywiście jest rzecz warta rozkminienia, to za tydzień coś o tym, coś o tym powiem. Chociaż to może nawet gwiazdkę z nieba. No pewnie, że. Kwadrolo kwadrologia, chyba. No okej, okay, no to mamy kwadrologię, no ale to wiesz, ja i ty, tak, tutaj mój Młoker jeszcze podusa, Kwadrologia, to my to wiemy, ale oni akurat tego nie wiedzą. Wróć, oni tego nie wią, oni tego nie wią o tym, o, o tym że tak to ma wszystko wyglądać. No, Trochę trochę dziwne, trochę szkoda, ale yy, zobaczymy. Ja przypomnę, panie panowie, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co fajnego w minionym tygodniu minęło. minęło. <laughs> Działo się w świecie kultury. Zaraz oczywiście będzie o Milesie Moralesie, bo yy, no, czemu by nie? Bo rzeczywiście Miles, jak yy, widzicie, Miles yy, rządzi. Ale zanim przejdziemy do, yy, do Milesa, panie panowie, Amazon poleca, czyli ten nasz stały nowy cykl. No niech tak, niech tak, rzeczywiście, niech tak rzeczywiście będzie. Wybrałem dla was dzisiaj cztery. Cztery filmy, które wydaje mi się jak najbardziej mogę, mogę polecić i mogę Wam. No, krótko mówiąc, są to bestsellery, które nam wrzuca, wrzuca mi Amazon. Po pierwsze, jest to Liga Sprawiedliwości i kilka innych filmów. Tutaj wrzucam link, jest oczywiście w, w, na czacie, także w opisie. Jest to trylogia. Widzicie, teraz mamy prawdziwą trylogię, chyba bo akurat tutaj jest y, oczywiście filmy Zaka Snydera, czyli mamy y, faceta Man of Steel, czyli o Supermanie, mamy Batman kontra Superman, Dawn of Justice Ultimate Edition, a także Zack Snyder's Justice League, czyli Justice League, y, ten y, odpowiednio, czyli Snyder, Snyder's -ka. To Wszystko oczywiście, jak widzicie, 4K Ultra HD, możecie się minąć, są cztery 4, 4 filmy, cztery 4 płyty, dosyć fajna to akurat jest, jest paczka, no i pacz, krów pokazujesz, a i za, zasłaniasz swoją twarzą, no ale rewelacyjna no niech będzie. Widzicie w każdym razie, jak to, jak to jest. Coś, takiego możecie kupić za 180 zł ciszy. To jest oczywiście wszystko z polskimi napisami albo, albo z dubbingiem, czy z czymś tam. Więc to, to jest Eras. Druga rzecz to oczywiście Odyseja Kosmiczna. Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubricka. Kolejny film tutaj już wam w tym momencie kopiuję na czacie, a także w opisie. Link będzie jak najbardziej. Tutaj jest to 4K Ultra HD2 Blu-ray, także rzeczywiście no to jest akurat włoskie, włoskie opakowanie, ale jak najbardziej są polskie napisy: Polski lektor. To można nabyć za 68 zł. Tutaj akurat DVD za 45, ale akurat to, tą wersję za 68, więc to już jak najbardziej jest dobre dla, dla fanów. A akurat wiem, że takowi fani fanowie fanki sci-fi tutaj się znajdują. Kolejną produkcją, którą chciałbym Wam polecić, to jest IT, e e Panie i panowie Stevena Spielberga, również wersja 4K Ultra HD, 71 zł. Ciszy. No to można patrzeć, jakie jaja. 4K jest za 71 zł, a DVD za 117. To jest normalnie coś, coś niesamowitego, no, ale rzeczywiście, tak to, tak to sobie w na VHS można kupić. Myślałem, że już nie wydaje VHS, że taki stary VHS. Czekajcie, zobaczymy, czy to przekręci się na VHS. y Powinno. Patrzcie, jaki stary VHS. Jak ktoś chce, to może sobie kupić VHS z, z, z IT i odtworzać na nie wiem czym. No akurat, ale widzicie, taka jest, tak to tak to wygląda. i czwartą propozycją, którą chciał wam polecić z Amazona. To jest Joker, Joker nowy, nowy Joker. W sumie miał nie być o Odyssey, a jednak się okazało, że, że Odyssey słowa dwa, będą. no gdzie jest ta myszka? Gdzie jest ta myszka już tutaj? Proszę bardzo, Joker na Blu-ray. Blu ja się 29,99 akurat za tą, tą wersję, więc rzeczywiście, jeżeli chcecie, to jak najbardziej dobra, dobra sprawa. Ja zaraz zmykam. Rękę ręc Flasza pisać, bo za tydzień się w Kętku. Piątkę... No tak, Wiktor już rzeczywiście widział, widział Flasza kurde tanie, ale czy się opłaca wydawać na Snydera tyle pieniążków, no to już musisz Freddy Warriors Freddy Warhis, musisz już sam zdecydować, no w tym momencie ja ostatnio kupiłem Batmana tego nowego, kupiłem wstrząsy, o których tutaj wspominał Ormando i kupiłem jeszcze i co ja jeszcze kupiłem, trzecią i Matrixy, i kupiłem cztery Matrixy wszystko to było oczywiście na w wersji 4 k Także możecie śmigać, możecie sobie wziąć, kupić, nabyć, drogą kupną, jak to mawiała siostra Anastazja. Może wam się przyda. Ale to wiadomo, no, różne filmy różne osoby mają różne są ochoty. Więc wracamy do, do omawiania tego, co się wydarzyło. Będzie kilka słów o komiksach. Pewnie, że będzie kilka słów o komiksach, bo Miles Morales recenzja oczywiście jest już na kanale, więc możecie sobie sobie sprawdzić, obejrzeć. Byliśmy w, w sobotę, w sobotę w, w samą południe jest, było no Wiktor tak naprawdę no sześciolatek to tak niekoniecznie do, filmu, do, do kina na tenże film, ale Maja rzeczywiście już bardzo wciągnięta, historia fajna i w ogóle rewelacyjny film, także jak swoją recenzję zaczynam w ten sposób mówiąc, że Oscar w kategorii najlepszy film pełnometrażowy animowany został już przyznany, no i tam mi się wydaje, że akurat Spider-Man Miles Morales, czyli Spider-Man poza multiversum, to już w tym momencie jest oczywista oczywistość tak, w sumie to się teraz dzieje. Dlaczego przeglądamy Amazon? Pytam, bo jestem pierwszy raz na live, a nie było mnie chwilę i nie ogarniam. Bo to jest jeden z nowych nowych działów, które akurat dorzu dorzucam. W tym momencie, oprócz tego, że mamy swoje stałe, jak na przykład kilka słów o komiksach, o horrorach, że gadamy, że mamy nowości tam Netflixowe, Kanal Plus i tak dalej, festiwale, no to akurat dodaliśmy Amazon poleca, to jest tak, co tydzień to daje. Przeważnie są trzy filmy, akurat trzy pozycje, ale akurat w tym tygodniu były dosyć, dosyć fajnie. Cztery. I na Amazonie ma wersję angielską czy włosko-francuską, tak sądzę po napisach. Wszystkie te filmy, które ja wam tutaj w ramach Amazona proponuję, one wszystkie mają albo polskie polski, polski napisy, polskiego lektora, albo polski dubbing. Zawsze jest jakaś taka opcja, także to, to nie jest to, że wiesz, weźmiesz, obejrzysz na przykład, oj, kurde stary, ale ten film jest po chińsku. Nie, 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 nawet jeżeli on jest w oryginale, czyli tam na przykład IT po angielsku, no to są polskie napisy i tak dalej, tak dalej. Także musi być. Spiderman to arcydzieło. Zgadzam się i jak najbardziej zgadzam się. Hmm. Proszę bardzo, tutaj było jeszcze. Jakbym kupił DC, to jedynie ze względów wizualnych. No, dosyć, to, to, to już zależy, co kto lubi, tak naprawdę. A tutaj zgadza się, gdzieś tutaj Rafa pisał, tak zgadza się, on miał dla recenzentów, nie wiem czy w tym momencie jeszcze Wiktor jest, ale on akurat działa w jednej z, jednej z gazet, w jednym z portali zagranicznych i oni mają dostęp do, do tych rzeczy troszeczkę wcześniej i właśnie w ten sposób obejrzał ten sposób obejrzał obejrzał Flasha Flash widział o, z dwa, trzy miesiące temu To mi się wydaje jakiś jakiś konkretny rzeczywiście kawał czasu temu bo to było, było grubo Słuchajcie, Spider-Man Miles Morales z filmem aktorskim Spider-Web Spider-Woman dostanie spin-off Ci którzy widzieli ten film no Zakończenie jest jakie jest, nie będę tutaj zdradzał o co chodzi, ale wiadomo, już, że zapowiedziane 29 czerwca, marca będzie kolejna część, czyli poza multiversum, Spider man poza, poza Multiversum. Tak naprawdę tamta część miała się już pojawić w tym roku, w 23, no ale niestety pandemik zbył i to wszystko się pozmieniało. Po no ale to rzeczywiście dobrze, że chociaż dostaniemy dostaniemy trzecią część. We wtorek w Los Angeles odbyła się uroczysta premiera animacji Spider-Man poprzez Multiversum. W trakcie imprezy producentka Emi Pascal ujawniła, że studio Sony ma w planach znacznie więcej filmów o przegodach Człowieka Pająka i jego znajomych. A czemu? Panie i Panowie, już Wam odczytuję, ponieważ gdzie to jest? Gdzie to jest? Ponieważ włoska firma Vitory Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal musi się zgadzać. A w tym momencie w weekend otwarcia film już zarobił 200 baniek, czyli połowę tego, co zarobił poprzedni, cały, poprzedni film w całości, więc grubo. W marcu przyszłego roku na ekranach zabity Spider-Man Beyond the Spider-Verse, czyli to, co mówiłem. Kontynuacja oraz poprzez kontynuację tego filmu dla fanów tytułowego bohatera trylogii, ugryzionego przez zmutowanego pająka, nastolatka Milesa Moralesa, mamy dobrą wiadomość. W przyszłości o jego przygodach powstanie także film z udziałem żywych aktorów. No dobrze, że nie martwy, martwych aktorów. To by dopiero było, co? Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was film z udziałem martwych aktorów. Zombie 15. Trwają również prace nad tzw. spin-offem poświęconym ekranowej towarzystwie Moralesa Spider-Woman. Producent Avi Arad deklaruje, iż zobaczymy go szybciej niż moglibyśmy się spodziewać. Avi Arad. Czy to nie jest ten od, od Halloween? Bo dziś mi to nazwisko tutaj brzęczało, brzęczało wcześniej, że on coś takiego robił. Może to po prostu jakiś inny Avi. Nieważne. To nie wszystko. Pascal potwierdziła, powstanie czwartej części Spidermana z Tomem Holandem i zenają Niestety z powodu strajku scenarzystów prace nad tym projektem zostały na razie wstrzymane. To jest dla mnie skiza Naprawdę to już, już mówiłem o tym chyba ze dwa albo trzy tygodnie temu, że gdyby się dogadali do dnia pierwszego tego strajku, to te wszystkie podwyżki kosztowałoby Hollywood około 800 milionów dolarów. A w tym momencie yy, po w pierwszym tygodniu już, już byli w plecy 3 miliardy, także w tym momencie strajk idzie w miliardy, bo też pamiętacie, to nie tylko i wyłącznie filmy, ale to są też seriale telewizyjne, to są różnego rodzaju talk show, bo nie oczywiście tam nie, nie ma tego, że. Mamy, tak jak na przykład, ja to mam wytyczne, że, że sobie robię punkty, że OK, będzie dzisiaj o, o spider manie o Netflixie, o Kanal, o Złotej Palmie, o Johnsonie, o naznaczonym czy o, o, o coś Carpentera. Nie, nie, nie. Tam już tam słowo, dokładnie słowo do słowa jest powiedziane, i to lecą z, te, z promptera, a to wszystko stoi, więc rzeczywiście po prostu masakra jakaś. Wszystkie te zapowiedzi nie powinny. Oj, oj, pauza, 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 bo będzie zaraz ban. Albo coś tam będzie. Wszystkie te nie powinien dziwić. Spider-Man jest najbardziej kasowym superbohaterem w dziejach kina. Dotychczas filmy o jego przygodach przyniosły wytwórni Sony blisko 10 miliardów dolarów wpływu. Nic więc dziwnego, że studio z takim zapałem rozwija ekranowe uniwersum Człowieka Pająka, a w jego skład oprócz kolejnych Spider-Manów wchodzą także widowiska poświęcone przeciwnikom Herosa Venom, Morbius. Morbius, tak, na pewno zarobił po prostu. Rewelacja. Oraz Kraven Myśliwy, który pojawi się na ekranach jesienią. Z kolei na przyszły rok zaplanowano premierę Madam Web. No więc rzeczywiście dokładnie, dokładnie widzicie. Może jak Marcin będzie chciał, to przed, po sobie pogadamy o Flashu. Pewnie, że sobie pogadamy. Ja jestem jak najbardziej, jest, jak to mówię o Lechu, jestem za, a nawet przeciw. No i to w tym, oczywiście w tym momencie jest zwiastun nie będę go pokazywał. Dobrze, dobrze rzeczywiście, że rośnieło. kiedyś któryś z Uniwersytetów Amerykańskich pamiętam mają za dużo czasu chyba właśnie zrobił, przeprowadził badania, no i się okazało, że trzech najbardziej rozpo, rozpoznawalnych superbohaterów na świecie, bez, bez jakiejś tam konkretnej chronologii, to właśnie Spider-man Batman oraz Superman. No więc nie ma co się dziwić, nie ma co się dziwić, że, że tak to jest. No właśnie nam się zdawało, że ACA to to jest, aha, Akad to jest od, od Halloween. No no, jedno, widzisz, jedno, jedno się. się przekręciło pani i ale zdarza się, zdarza się. Jeszcze popatrzę, jeszcze co piszecie. Eee, dobra. Na kanał Plus wyleciało ostatnio zbrodnie przyszłości Kronenberga. O, widzisz, będziemy mówili o Kanal Plus online za chwilę, więc możliwe, że też będzie o, o, o tym. Hmm... Mm. Mili alok z Rodu Smoka na Gwen Stacy. No, słuchaj, zobaczymy, zobaczymy. Ja akurat nie będę się powiedział, bo nie widziałem Rodu Smoka. Ja wiecie dokładnie, że wszystko co jest związane z HBO, tak, z HBO powiem. No jest mi obce z tego względu, że o ile, no, sam program mam, ale maksa już nie mam, bo w Irlandii nie istnieje. Irlandy nie jest, już tutaj popatrzę. Okej, okay, to już można pozamykać super elegancko. Nie, dziękuję, naprawdę dziękuję. 17 łapęc już, już było. Dziękuję za wszystkie łapy w górę. Jestem z tego faktu niezmiernie, niezmiernie zadowolony. A tutaj lecimy dalej, bo Netflix czeka, panie panowie. Netflix czeka i tu mnie ubawili. Naprawdę dzisiaj mnie ubawili yy, niezmiernie. Naprawdę bo okazało się oprócz tego, że jeszcze w tym momencie y, trzeci sezon y, Wiedźmina, który tutaj widzicie, nie został już wyświetlony. Oni już y, kręcą, zaczynają kręcić piąty sezon. No, może być może być zabawne. Słuchajcie, na początek Netflix prezentuje najciekawsze premiery na czerwiec 23. Już wam mówię, co tutaj się będzie, y, będzie się działo, więc y, przede wszystkim o tutaj nie, nie to jest Tutaj te zwiastuny muszą wyskakiwać. Cholera jasna. Piękne życie z 2023 roku, czyli Funkiel Nówka, jakby to powiedział mój szwagier. Nowy, nowy film. Dni, The Days, czyli to jest gatunek dramat katastroficzny. Niektórzy ich obwinili, inni uznali za bohaterów. bez wątpienia jednak walczą ze skutkami katastrofy elektrowni Fukushima. Musieli zmierzyć się z zabójczym zagrożeniem. Więc rzeczywiście serial oparty na faktach. Krwawe Dür Holm. To również jest w tym momencie 5 czerwca, wyląduje. 7 czerwca Blade Runner 2049 więc rzeczywiście film sprzed kilku ładnych lat z Ryanem Goslingiem, a także Harrisonem Fordem w rolach głównych. Dokument o Arnoldzie Schwarzeneggerze pod tytułem Arnold. Nie, nie, tutaj się nie, nie włącza się, tutaj ma być pauza i w ogóle nie, nie wysyłają się. Ten trzy częściowy, Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. No więc rzeczywiście to będzie. No, u niego nie było, nie było wesołe, ja pamiętam. Taką anegdotę. Sam zresztą opowiadał, jak cholera, zaraz ci po włączeniu te, te, te zwiastuny, jak na przykład, kiedy Terminator był nakręcony, no i w, w Niemczech, a także w Austrii, nie ma ogólnie lektora, nie ma takiej opcji, wszystko jest pokazywane li, tylko i wyłącznie z dubbingiem, albo z napisami. No i kiedy Arnold, ten film był, no i Arnold miał dubbingować siebie, czyli swoją postać Terminatora, powiedzieli mu, że nie, ty nie możesz dubbingować siebie, ponieważ masz za bardzo wieśniacki, austriacki akcent. Okazało się, że nawet w Austrii jego akcent no, nie... nie nie jest dobry, nie jest fajny. No po prostu zabawnie, zabawnie, no, ale to widzicie, tak? Bo z Arnoldem. 8 czerwca jeszcze nie, czyli Never Have I Ever. Familia komedia. Pewnie moja, moja córka obejrzy. Kolejny dokument to Tour de France w sercu peletonu. Dokumentalny sportowy. No wiadomo o czym to będzie oczywiście. Świat mnie nie pokona. Gdy pewien dawny znajomy powraca po wielu latach w rodzinę, strony z trudnym rozpoznaje świat, w którym dorastał, więc rzeczywiście, animacja, ale dla dorosłych, więc nie, nie, nie polecajcie swoim dzieciakom, bo to rzeczywiście niekoniecznie. Big Short, więc rzeczywiście fajny film Oscarowy sprzed kilku, kilku lat. Pamiętam, że to jest Christian Bale, jest Colin Farrell, Ryan Gosling, tak się jeszcze pojawiają. Bardzo dobra. Bardzo dobra e, produkcja. o Steve Carell również o spekulantach. Nasza Planeta 2, czyli kolejny dokument, jeżeli lubicie zwierzaki. Tyler Rake 2, czyli e, kontynuacja hitu z, z Chrisem Hemsworthem 16 czerwca. Oczywiście, skoro mawiam jedynkę, to dwójkę również, e, również omówię. Chris Hemsworth ponownie wciela się w rolę Tylera Rake'a w filmie Ta Tyler Rake 2. Kontynuacja, no wiadomo o co chodzi. Pierwsza część była reżyserowana przez, dw przez dwóch, tak mi się wydaje, przez dwóch Kaskaderów, można było powiedzieć, więc rzeczywiście to było bardzo widowiskowe, bo oni wiedzieli dokładnie, na co chcą zwrócić uwagę i to wyglądało fajnie. Jak było z fabułą, jak było z wykonaniem, no to już jest insza i Zapraszam do recenzji. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ale tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera. Co? Tym razem musi uwolnić z więzienia udręczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera gruzińskiego. Co wam się z Gruzją normalnie? Chyba, że akurat tam kręcili, że już nie, teraz nie, wiecie, już teraz nie, nie Bułgaria, nie, nie, nie Węgry, nie Rumunia, tylko Gruzja. No jakieś jaje. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 1300 osób chce obejrzeć. No, zobaczymy. Wyspa Czaszki, Skull Island. Grupa rozbitków spotyka na południowym Pacyfiku mnóstwo przerażających istot na czele z rządzącym wyspą, ogromnym małpom Kongiem obejrzę sobie, bo dobrze wiecie, że przecież omówiłem wszystkie King Kongi w ramach cyklu Potworne Filmy więc, więc czemu nie nie wiem, czy będę robił recenzję, ale obejrzę sobie, obejrzę, bo też widzę, że kreska nawet w miarę, w miarę ciekawa Puszka Pandory Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator no więc też może być, może być ciekawe to niemieckie akurat kino nie takie niemieckie, do którego się pewnie przyzwyczailiście, Moda na miłość The Perfect Find, czyli komedia aromatyczna Coś tam raz na Walentynki, tylko że dopiero teraz, no ale jak ta, jakoś tak. Przez moje okno rozdzieleni, czyli dramat. Wiedźmin, 29 czerwca, pierwsza część z sezonu. Omawiałem poprzednie, omówię ten, ten, ten również. Nie wiem, czy zdążę jeszcze przed urlopem, bo akurat na początku lipca jadę na urlop do Polski. Więc jeżeli mi się uda, to omówię, a jeżeli nie, to dopiero po, po powrocie. Podczas gdy władcy czarodzieje Potwory Kontynentu usiłują schwytać Siri i Ger Gerald, wywozi ją z Sintry, by chronić swoją y, na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, który, którzy jej zagrażają. Zobaczymy, bo dobrze wiecie, że ostatnio coraz bardziej ten serial się rozjeżdżał z twórczością Sapkowskiego. Mam nadzieję, że tym razem troszeczkę te wszystkie naciski, które tam Mark, Mark Hamill, Henry Kawil uskuteczniał, że rzeczywiście to no, coś da. No. Różne, różne pogłoski, różne ploty się słyszy, no to może być naprawdę hardkorowo. 30 czerwca to Nimona, akcja przygodowi, Chloe Gretz-Moritz między innymi, gdy pewien rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie zostaje wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, jedną osobą zdolną mu pomóc, odzyskać dobre imię, będzie Nimona, szelmowska nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego poprzysięgli zniszczyć. No widzicie, Animacja, więc to rzeczywiście tak wygląda. Już tutaj zaraz yy, zobaczę, zaraz popatrzę, co yy, co piszecie. Yy, tylko sobie zmienię, zmienię kamerę, żeby mógł się spokojnie skupić na tym, co jest tutaj yy, pisane. Proszę bardzo, proszę bardzo, to troszkę sobie yy, cofnę. Yy, tak z ciekawości: czytacie komiksy w wersji papierowej, czy już jednak w wersji elektronicznej? Komiksy tylko i wyłącznie. Yy, papierowe Książki różnie, naprawdę, książki, bo również i fizyczne, i e-książki, a także w wersji e audiobooków. Książki i komiksy tylko w wersji papierowej, Tutaj pisze, pisze You eagle Książki papierowo i e-book, ale komiksy to tylko papierowo. Zgadza się, jak najbardziej. Ja nie umiem czytać w wersji elektronicznej, no to do tego się trzeba rzeczywiście przyzwyczaić. Ja w wersji elektronicznej do tej pory czytałem może dwie trzy, trzy książki, to akurat głównie były. Takie, które. No, nie, ch nie chciałbym powiedzieć kopie recenzenckie, ale z drugiej strony tak. I pamiętam, że przed, y przed rozmową z Katarzyną Troszczyńską dostałem od wydawnictwa mięta właśnie do przeczytania, więc to w ten sposób uskuteczniłem. I chyba tak samo, tak, i tak samo przeczytałem wersję y książki y Karoliny Głogowskiej poprzednią i obecną, również od wydawnictwa. Mięta, proszę bardzo. Książki i komiksy, tylko wersja papierowa. Komiksy jak najbardziej zgadzam. Zgadza się. Eee... Cześć Biciu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Eee, tutaj patrzę, co dalej, co dalej. Piszecie, dobra, lecimy. Lecimy dalej z czerwcowymi nowościami, bo tym razem, skoro był umówiony Netflix, to trzeba teraz omówić kanal Pli. <laughs> kanal Plus Online, akurat rzeczywiście. Teraz będzie o tej, o, o tej platformie, czerwiec, Kanal Plus Online, Sortownia i drugi sezon Yellow Jackets, panie i panowie, OBS-a muszę zniknąć i co będzie można zobaczyć u nich, już tutaj patrzymy, proszę bardzo, Ach, kolejny zwiastun, trzeba to wyłączać. Cholera, wpadną te? Wpadną e, copyrighty, tak? I będzie, będzie e, niewesoło. Yellow Jackets, sezon drugi od 28 czerwca, po tydzień co jednym odcinku, więc fani serii najbardziej mogą sobie obejrzeć. Silent Twins, 10 czerwca. Po świetnych córkach dancingu i Fudze, Agnieszka Smoczyńska nakręciła swój pierwszy anglojęzyczny film z Letitia Wright w jednej z głównych ról. Silent Twist oparta na faktach opowieść o tytułowych siostrach toczących się na przestrzeni niemal całego ich życia. No więc rzeczywiście może wyglądać, może wyglądać ciekawie. Fable Manowie, czyli film Stevena Spielberga, oscarowy, nominowany do Oscara 18 czerwca pojawi się na platformie. Siubuk 25 czerwca sześć nominacji do nagrody Orły w tym statuetka dla Andrzeja Seweryna, o którym dzisiaj Łowca Głów już wspomniał, za drugoplanową rolę męską. Dalej. Zbrodnie przyszłości. O tym też akurat była dopiero co mowa. Najnowszy film Davida Cronenberga przedstawia wstrząsającą wizję niedalekiej przyszłości, kiedy to ludzie w poszukiwaniu coraz mocniejszych wrażeń udoskonalają swoje ciała. Grubo. Simona to szósty czerwiec. O tytułowej Simonie Kossak można powiedzieć, że. To bohaterka naszych czasów, Przedstawia, przedstawiona w dokumencie przez Ideą Matysek, prywatnie cioteczną wnóżkę Simony. No więc rzeczywiście, jak widać, dla każdego coś, coś miłego, coś się znalazło. Mam nadzieję, że będziecie również patrzeć. Nokturno pisze, że na drugi sezon Yellow Jackas bardzo czekam. Pierwszy był super, proszę bardzo. Fabermanowie trzeba będzie obejrzeć. Ja obejrzałem, no, są wszystkie filmy, które były nominowane do Oscara. Naprawdę polecam. Widzieliście ten film podobny, twór Maska 2. Nie, nie kojarzę. Będzie o nowościach Chabo. Przepraszam, Max, ponoć ma wjechać tam marczyzło. zło. Nie było żadnych informacji. Wiesz na ten temat, bo szukałem, sprawdzałem, ale nie pojawiło, się, nie pojawiło się nic. Nie, nie, to jest jeszcze. Oni już w tym momencie zmienili nazwę w, w Ameryce na Maxa, a w Europie to ma się dopiero chyba stać. W przyszłym roku, także oni cały czas. Bo ja byłem właśnie nawet zapytałem ich na chyba na Twitterze. Ja mówię, czemu jest ciągle jest HBO Max, skoro jest Max. No i właśnie taką taką uzyskałem odpowiedź. Więc, więc jakoś tak to, tak to wygląda. Tylko te akurat te dwie platformy, że tak powiem, udostępniły swoje informacje. Tak, tak wyszło. Słuchajcie, Kan. Kan w zeszłym tygodniu się rozegrało, był tutaj dopiero co Wiktor, a chłopaki z immersji. Szaleli i rzeczywiście tam dosyć fajnie się działo, ale co jest w Cannes, panie i panowie? Złota Palma znów dla francuskiej reżyserki. O tym sobie dzisiaj pomówimy. W sobotę dobiegł końca 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, a wiem, czemu nie mówiłem o tym w zeszłym tygodniu. Nie mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, ponieważ naszym gościem był Rafał i gadaliśmy o kontynuacjach. Horrorów. To dlatego akurat nie, nie mówiłem o tym. Podczas y, y, wieczornej gali dowiedzieliśmy się, kto pobił, podbił serca jury przewodnictwem, y, pod przewodnictwem ubiegłorocznego zwycięzcy Rubena Ostelunda. Złota Palma powędrowała do rąk reżyserski Justin Triet za film Anatomie du uh, On no i Oczywiście na pewno źle to, źle to przeczytałem, ale tylko już powiem, kto. To co, gdzie, jak i kiedy. Nagrody główne, słuchajcie. No to Złotą Palmę właśnie mówiłem przed chwilą. Grand Prix Strefa Interesów, reżyser Jonathan Glazera, więc yy, rzeczywiście ładnie. Reżyseria. Kolejna nagroda to yy, Anhung Tran. Nie będę mówił za co, bo nie, mam, nie potrafię rzeczywiście yy, wymówić. Mój francuski nie istnieje. Jedna nagroda jury dla Aki Kaurismakiego za jego ostatni film. Scenariusz to Yui Sakamoto za Monster. Aktorka to Merv Dizart za film pod tytułem o, jak ja próbuję, Kuru Otlar y, Ustynę, ale pewnie źle przeczytałem. Y, aktor to Koji Yakasho za Perfect Days, Złota Kamera y, dla fan Tien Złota Palma dla filmu krótkometrażowego, y, dostał film 27. Y, nagrody pozaregulaminowe Fipresci. Najlepszy film konkursu głównego Strefa Interesów. Najlepszy film sekcji Uncertain Regard Los Colonos. Najlepszy film z imprezy Równoległych Levante, pokazywany w ramach, w ramach Tygodnia Krytyki. A nagroda jury ekumenicznego. Najlepszy film Perfect Days i wyróżnienie The Old Oak. I jeszcze na nagroda dla najlepszego filmu dokumentalnego Exequo Le File de Olfa i Kadib Abiat. Bardzo przepraszam za mój francuski, ale on po prostu nie istnieje. Tak, to słyszałem, że film, yy, skoro świetny, ale to, bo też właśnie yy, rozmawiałem z kolegą, yy, nie była wersja, to była wersja festiwalowa, to nie była jeszcze wersja skończona, więc skoro wersja jeszcze nieskończona była już świetna, no to tylko cieszyć się i zastanawiać, co może być za, za czas jakiś, jak no będzie wersja już, już pełna, bo wiadomo, że wersja festiwalowa niekoniecznie musi być yy, skończona. No, zobaczymy, jestem, jestem ciekaw, bo. Yy. Kanto, akurat jeszcze jest taki festiwal, który się nie poddaje temu temu całemu Blichtrowi Hollywoodu i tak dalej, tak dalej. Nie ma, a przynajmniej mam taką nadzieję, że nie ma zbyt wiele filmów, które są poprawne politycznie, i tak dalej, tak dalej. No, czasami jest rzeczywiście lepiej. Mam nadzieję, że akurat tak będzie. I tym, i tym razem. Chociaż już mówię w tym momencie, że chyba akurat zbyt wiele filmów z tego, z tego festiwalu nie omówię. No, bo krótko mówiąc, nie ma u nas takiej na tym kanale nie ma takiej widowni moment, gdy Ford odbierał honorową nagrodę, był piękny. No widzę, akurat ja niestety nie, nie miałem okazji obejrzeć. Słuchajcie, śmigniemy teraz, trochę, trochę będzie zaraz szybko, trochę teraz będzie szybko i trochę będzie teraz wściekle, bo Dwayne Johnson przeprosił się, przeprosił się z z winem elektrykiem, dieslem, bo przez lata panowie mieli kosę, no rzeczywiście nie, no sadę. teraz? akurat Vin się pogniewał z Jasonem Momong, bo, bo stwierdził, że nie, no, tak jak ty zagrałeś tego złola, to normalnie cała krytyka jest przez to, po prostu nie podoba nam się i słabe wyniki finansowe, i to jest Twoja wina, you are the... Proszę, dajcie spokój, normalnie. Eee, tak jakby niby, niby była to rewelacyjna część. No ale słuchajcie: Hobbs Bez de The Rock z solową częścią szybkich i wściekłych, podaje The Hollywood Reporter. Po tym jak Luke Hobbs, Dwayne Johnson pojawił się w scenie po napisach widowiska Szybcy i Wściekli 10, Dwayne Johnson ma dobre, na dobre wraca do uniwersum zagłębiającego związki między motoryzacją a rodziną. Dobre napisane: Drog zostanie własny film z serii. No ja już pamiętam, oczywiście, że razem, razem z Jasonem, z Tatumem, tak. Panowie wystąpili w filmie Hobbs and Show. No i dosyć w miarę ten film był dobrze, dobrze przyjęty, fajne pieniądzurki. Zarobił. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało tym razem. Ale studio Universal Pictures ogłosiło, że Dwayne Johnson będzie gwiazdą na razie niezatytułowanego filmu, który będzie częścią uniwersum szybkich i wściekłych. To zwrot o 180 stopni po tym, jak aktor zarzekał się, że skończył serium. Wiecie, to bo mówiłem dopiero o włoskiej filmie Casucci, Mamona i Szmal, kiedy nie mógł dogadać się z twarzą cyklu winem dieslem elektrykiem. Panowie najwyraźniej zakopali to prowojenne, bo diesel będzie jednym z producentów projektu. No słuchajcie, no niedługo Diesel robi kolejnego rydika czwartą część już w tym momencie, więc potrzebuje kasy, a może też jest tak, że czekajcie, bo to się zwiastun wy, wyświetla. Może jest tak, że na przykład Diesel, chcąc zrobić właśnie czwartą część, czwartą część Ridika, musiał się zgodzić na to, żeby, żeby, no, się pojawił, przecież w ten sposób, w ten sposób Win pojawił się w to była część trzecia, tak, Tokio Drift, to była trzecia część, zgadza się. No bo on chciał wtedy nakręcić trzeciego riddika, który powiedział, nie ma problemu, jak najbardziej dostaniesz pozwolenie i dostaniesz kasę, ale musisz się pojawić w, w Tokio Drift. Taka transakcja, transakcja wiązana. No i się udało. Scenariusz filmu napisał weteran cyklu Chris Morgan Dla którego również będzie to powrót do serii po dwufilmowej przerwie Pracował on przy częściach Szybcy i wściekli Tokyo Drift Szybko i wściekle Szybcy i wściekli 5, 6, 7, 8 Oraz przy spin-offie Szybcy i Wściekli Hobbs i Show Nowy film nie będzie ani spin-offem W stylu Hobbs and Show ani szybkim i wciągłym 11 bądź 12 ma to być pomost między częścią 10, która niedawno weszła do kin, a nadchodzącą częścią 11. Innymi słowy będzie to 10 i 1 druga. W zasadzie w obsadzie mają się pojawić aktorzy znani z serii, ale co ciekawe nie Diesel powiedziałbym, że to już jest dojenie nas na hama. naprawdę tak, wulgarni, bezczelni na hama. bo diesel akurat pewnie potrzebuje nakręcić nowe, inne rzeczy, no więc stwierdził, okej, okay, Dwayne Johnson, no nie masz co robić, to idź, człowieku, śmili". no zobaczymy, zobaczymy, już tutaj patrzę, co piszecie, Kamalo pisze, widać, win diesel zawsze musi być pokłócony przynajmniej z jednym członkiem obsady szybciej, no, taka to jest taka to jest rodzina, dobranoc Madame Perfumela, do zobaczyska ja akurat się luzuję, bo jutro mam tak zwany bank holiday, czyli poniedziałek wolny od pracy Mamoła nie podobał się rodzinie, a rodzina jest najważniejsza. True, true. This is true. Nie ma przyjaciół, mamy rodzinę. Zgadza się. Nie. nie widziałem ani jednego filmu z tej serii. No, ja widziałem. Chciałem powiedzieć prawie wszystkie, ale wydaje mi się, że widziałem na pewno pierwsze trzy części i potem chyba szóstą od szóstej do góry. Więc możliwe, że czwartej i piątej albo czwartej, piątej, szósty nie widziałem. Bo rzeczywiście jakoś, jakoś tak, no 10,5. Od razu mi się przypomina y, naga broni. 33, 1 trzecia? Tak, taka była część. No, nie wiem, no, po prostu nie wiem, nie wiem. Po prostu. Ja widziałem wszystkie łączyny, na no, przykład. Aha, pisze Kamalo, no proszę bardzo. Szybcy się skończyli po Tokio Dipti, później już ja No dokładnie, ja powiem więcej. Szybcy i wściekli skończyli się na Killemall, Były lepsze części, były gorsze, no ale co w tym momencie, co się dzieje, no to widać tylko i wyłącznie chodzi o, o kasę, kasę, kasę. To tak naprawdę po co jest kręcona druga, trzecia, czwarta, piąta część. No, chyba, że się jest Kieślowskim się kręci trzy kolory, ale to jest inna, inna inszość, cytując, cytując kabaret. Mój narzeczony nie ma gustu filmowego, przez to widziałam wszystkie części. To słuchaj, kto to był ostatnio? Chyba Kuba Kwiatkowski z PZPN-u napisał na Twitterze, że żona, żona chciała, żeby zabrał ją na sztukę więc zabrałem ją na, na konfrontację sztuk walki, na KSW. No coś rzeczywiście, coś w tym rzeczywiście u jest. Fast jak Fury jak Call of Duty, najpierw realistycznie, potem coraz większy sci-fi, a potem realistycznie znowu zobaczymy, jak to będzie. No jestem ciekaw, no pewnie obejrzymy, no bo jeżeli będzie, chociaż nawet jeżeli będą złe opinie, to po prostu będę chciał obejrzeć, bo ja lubię sobie wyrobić własne zdanie. W sumie trochę tu... Trochę te filmy strasznie głupie. No, najlepsze one, najlepsze one nie są. Tak to jakoś wygląda. A teraz słuchajcie, kilka słów o horrorach, bo wiem, że tutaj na tym kanale zawsze jest dużo osób, które kochają horrory. No Zresztą cykl kultowy horror bez was by nie istniał. A ostatnio sprawdzam tych, tych części, które mam już w ogóle tych filmów. Aż czekać nawet tutaj sprawdzę, które były omówione właśnie w cyklu kultowych horrory to już jest grubo. To już chyba z 200 jest z 200 już jest filmów omówionych, nawet yy, sprawdzę ile tam jest dodanych w tym momencie kultowych horrorów, gdzie to, gdzie to jest 198 198 yy, filmów w ramach kultowych horrorów jest omówionych, jeżeli przyjmiemy, że tak naprawdę yy, każdy cykl ma wstępnie, jak czyli tam powiedzmy, mieli tam było z 20, no to tak ze 170 horrorów jest omówionych, to jest po prostu masakra, to jest jakaś ogromna ogromna yy, ilość i tak się zastanawiałem do, do jakiej cyfry możemy możemy dociągnąć, bo teoretycznie Możemy to ciągnąć długo, długo, ale jeżeli się potem okaże, że coraz więcej będzie takich produkcji jak właśnie Władca Lalek czy coś, no to będzie, będzie yy, horrorem melduje. Się tutaj widzę już Adalet, yy, Adalet już wyciąga, że naznaczony ma mieć spin-offa. I właśnie, panie i panowie, właśnie od tego zaczynamy. Już wam tutaj przedstawiam, przedstawiam yy, ekran, cykl naznaczony. Rozrasta się nowy film od reżysera Moon Knight Marvela. Podaje deadline, więc rzeczywiście akurat... Yy, Patrick Wilson, Cykl horrorów naznaczony powiększa się. Właśnie zapowiedziano szósty film, który wyreżyseruje Jeremy Slater, który ostatnio pracował przy serialu Marvela Moon Knight. Projekt nosi tu Thread, and Insidious Tale, czyli e, tread, no, czyli, czyli zagrożenie tak, opowieści, opowieści naznaczonych. Zobaczymy, jak, jak to przetmaczą i nie będzie częścią głównego cyklu naznaczonego, a jedynie historią rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Pewnie zaraz James Wan sobie pluje w brodę, że nie może, nie, 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 nie może połączyć naznaczonego razem z obecnością, bo to było wielkie, horrorowe multiversum. Film powstaje dla Screen James Blumhouse i należący, należącego do twórcy uniwersum Jamesa Wana, Atomic Monster. Szósty film z cyklu naznaczony będzie historią małżeństwa, które sięga po zakazaną magię, by cofnąć się w czasie. Chcąc w ten sposób zapobiec tragicznej śmierci swojej najmłodszej córki, ich decyzja będzie miała koszmarne konsekwencje. W rolach głównych wystąpią Mandy Moore i Kumali Nanjani. Dajcie znać, czy kojarzycie, kojarzycie tych aktorów. Ja w ogóle niestety, albo stety. To już w od tego, jakie były produkcje, w których wystąpili. Dwie pierwsze części cyklu, naznaczony i naznaczony rozdział drugi, napisał Lee Łanel za kamerą stanu James Wan Przypominam również, że panowie stworzyli przecież piłę. Pierwszą i tam dalej, kolejne również. Opowiadały one o doświadczeniach rodziny Lambertów ze światem umarłych. Później powstały jeszcze dwie odsłony cyklu, naznaczony trzy i naznaczony ostatni klucz, w którym powracała postać medium Elise Rainer w roli Lin Shay, której to brat. Robert Shay, no to jest to facet, który założył New Line Cinema. I też między nimi Lin możecie zobaczyć, panie i panowie, w pierwszym koszmarze. Ja ci to jest wiosną się pokazuje. W pierwszym koszmarze z ulicy Wiązów. Ona gra jedną z nauczyciela w szkole. Teraz możecie, to jest naprawdę, gdyby nie Jimmy Lee byśmy mieli kolejną. Kolejną e, królową krzyku. W tym roku do kin wejdzie naznaczony czerwone drzwi. Premiera planowana jest na lipiec. Mm, reżyserem właśnie e, od najnowszej obsony jest, jest Patryk Wilson. To ona akurat stanie za, e, za kamerą. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo już. Ostatni klucz to było? Tak, ostatni klucz niespecjalnie z tego, co pamiętam, mi się, mi się podobał. Nie było to rzeczywiście widowiskowe kino, nie było to rzeczywiście ciekawe. Było po prostu sobie takie jakieś. Istniało sobie i, i, i to wszystko. You Eagle liczę na ten film bardzo. No, zobaczymy. Ja, ja chyba właśnie akurat przynajmniej pierwsze dwie części cyklu Insidious, czyli naznaczone dużo bardziej sobie ceni na przykład niż obecność. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym razem. King of Eternals, Nic mi nie mówi, bo Eternals widziałem dawno temu. Nie podobał mi się ten, ten film, nie mam zamiaru go odświeżać sobie, więc. Nanjami grał m.in. w Men in Black International i serialu o obi Men in Black International nie widziałem, serial o obi -Wanie. widziałem, chyba że okaże się, że Lambert i Warren to bliźniacy, każdy z nich adoptowany przez inną rodzinę. Słuchaj, ja bym się nie zdziwił, wiesz? Ja bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego James Wan wykminił, stwierdził, że o proszę bardzo, a może rzeczywiście i na przykład potem jednego z nich uśmiercamy albo coś i w tym momencie zdanie tylko jeden, jeden koleś, no... Dużo swoich głupich, absurdalnych pomysłów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. Ja tam uwielbiam go jako jeden z najlepszych filmów czwartej fazy MCU. Jeden z najlepszych. Uuu, no, to, no, to, no, to, no to powiem ci w ten sposób, Kamalo. Jeżeli sobie sprawdzisz na Rotten Tomatoes, to chyba tylko Ant-Man. Ten ostatni ma niższe, niższe oceny niż, niż Eternals. Więc rzeczywiście no. Nie, nie udało się, mimo że tam występowała przecież cudowna chyba we wszystkim, mi się wydaje, Salma Hayek. Ale się nie udało, nie zażarło, no i tak jakoś to, to się stało. Więc ja też również, też również, a niech będzie, ja będzie czekam na kolejne, kolejną odsłonę właśnie cyklu naznaczony. Mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że będzie, że będzie fajnie, bo chciałbym sobie zobaczyć. No w tym momencie w kinach jest Boogeyman, ale akurat niestety nie będę miał możliwości obejrzenia tego filmu. Trudno, trudno, zobaczę, może mi się uda obejrzeć, jak będzie na jakichś serwisach i może to akurat będzie, chociaż z drugiej strony na przykład też wiem, że nikt nie, nie, nie podrzucił jako propozycję Boogeyman, a to też jest seria chyba tam trzech albo czterech, czterech filmów, więc akurat to by się wpasowywało, bo chociażby jak, jak Candyman, mieliśmy jakiś czas temu no, oryginalne seria, a w tym momencie była też nowa wersja, także no, może byłoby to jakoś ogarnąć. Słuchajcie, to muszę tylko przełączyć sobie z, z YouTube'a, żeby to wszystko wyglądało dobrze. OK. Dziękuję. Naprawdę dziękuję za wszystkie łapki w górę, zwłaszcza temu jednemu widzowi. Nie wiem, kim jesteś, ale zawsze Nieważne co bym, czekajcie, przełączę, bo to muszę wy, wy, wygłosić yy, radę. Nieważne jaką bym recenzję nie zrobił, czy na przykład pochwalę film Patryka Wegi, czy zgnoję film Patryka Wegi, czy opowiem coś, że coś jest dobrego coś jest dobrego. zawsze jest przynajmniej jedna łapa w dół. Zawsze jest ta jedna łapa w dół. Także dziękuję bardzo, że ten odcinek również ma już jedną łapę w dół jedno powodu, rewelacyjny jesteś naprawdę albo rewelacyjna. Jesteś, nie mam w tym momencie pojęcia, kto to domyślam się, kto to jest, ale nie mam, nie mam, nie mam faktów, nie mam faktów, wiecie, jak to, jak to, jak to jest. Ja w ogóle na przykład teraz no, oglądałem dyniugowego pierwszą, pierwszą część. Obejrzałem już połowę drugiej części również i obejrzałem dyniugowego i tak oglądam, nie wiem, czy kojarzycie ten serial, tak oglądam tam dzieciaki jakieś się pojawiają. Takie z 10-12 lat, mówię kurczę, ja tą jedną dziewczynkę znam. Mówię, te długie włosy, ten, ten y, duży, duży, w sumie nos, mówię, kojarzę. I się okazało, że miałem rację. Dobrze, że wypatrzyłem oko, była to Mayim Bialik, czyli Amy z y, serialu, serialu The Big Bang Theory, Teoria Wielkiego Podrywu. Ona też zaczynała, rozpoczynała swoją karierę, rozp swoją karierę w, w, w horrorach. Yy. <laughs> Wierny fan, że oglądasz twoje materiały, tak masz yy, hejtera. No jakoś tak to rzeczywiście yy, rzeczywiście jest, ale to akurat nie, 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 nie specjalnie, nie specjalnie dużo. dużo. Naprawdę, po tym jak ostatnimi czasami zacząłem publikować więcej shortów, no to dużo, dużo ludzi yy, bluzga, wiesz? Yy, bluzga yy, koszmarnie, co było ostatnio. Aha, dosyć wielka yy, kontrowersja względem Blanki i Jana na Eurowizji, że, że zrobimy shorta zarówno o jak i o, o Janie, no to ludzie jadą po mnie, a ty, ty debilu i w ogóle i się nie znasz i co tam chcesz i tak dalej, a ten Jan to taki i w ogóle i wiesz, czasami po prostu piszą, piszą do mnie, jak ja bym był blanką po prostu. No i jak na przykład zanim jeszcze rozpocząłem te robienie shortów, miałem może obstawiam, z pięć, może z dziesięć osób yy, zablokowanych na, 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 na kanale. No oczywiście nie liczę tych wszystkich, głupich, yy, głupich stron typu, wiesz, co, co wbijają w bijaj na stronę randkową i tak dalej, tylko mówię o, o użytkownikach, którzy no to teraz mam przynajmniej już z 50 osób, które, które gdzieś tam są po prostu wywalone, bo o ile mi nie przeszkadza, jeżeli ktoś wyraża swoją opinię, nie muszę się z nią zgadać, ale jeżeli ktoś po prostu jedzie bluzgami i, i, i wali we mnie, no to nawet nie, nie czytam, nie odpowiadam, tylko od razu jest, jest ban. A czy mam haterów, niech sobie będą, po prostu oni zapominają, że każdy, no już komentarze nie, ale każda łapa w dół. I w górę, którą dają, no to w tym momencie to jest reakcja cały czas i algorytm to widzi. I dla, mnie to, dla niego nie ma znaczenia, czy oni dali łapę w górę, czy łapę w dół. Jest reakcja. A jeżeli jeszcze na przykład to udostępnią i tam na Facebooku i patrzcie, co ten Debil mówi, no to dla mnie jest jeszcze lepiej, bo algorytm to jeszcze lepiej wychwytuje. No ale, ale wiadomo, jak to jest. YouTuber bez prawdziwego przeciwnika, antyfana, hitera, nie jest prawdziwym YouTuberem. I am the real one. Naprawdę. I am the one, kiedy był José Mourinho the one, teraz ja jestem, proszę. Także, także wiadomo, jak jest. Jesteś lepszy od Blanki. Blanka nie ma takiej wiedzy o filmach, dokładnie, ale za to Blanka w jakiś tam sposób przynajmniej śpiewa, a ja nawet. Yy, dobrze, powiem tak. Śpiewanie pod prysznic, prysznic toleruje moje, yy, moje śpiewanie. Słuchajcie, lecimy dalej z horrorami, bo jeszcze kilka zostało do omówienia. Jest, jest, jest jak najbardziej. Lodziarz, powróci na ekrany, gwiazda filmu tworzy kontynuację podaje Joblo, akurat on podaje Joblo, ale ja akurat oni nim że nie o Clintie Howardzie, go właśnie obserwuję, obserwuję na na Instagramie, aż nawet sprawdzę, jak tylko znajdę telefon, ale akurat telefonu przy sobie nie mam, nie mam, gdzieś zostawiłem. W każdym razie. Yy, z Clintem mam taką, że tak powiem, relację, że czasami do siebie piszemy, on czasami odpisuje, a czasami nie, no więc różnie to jest, ale fajny właśnie zrobił filmik odnośnie Lodziarza. W erze kolejnych kontynuacji kultowych filmów sprzed lat. Dobrze erze kolejnej kontynuacji królowych filmów sprzed lat, powroty do zapomnianych marek nie dziwią nikogo, dlatego trendu, do tego trendu dołącza nie tylko wielkie hollywoodzkie produkcje, ale też wspierane przez fanów kino niezależne. Teraz na ekranach zobaczymy sequel komediowego horroru Lodiarz z 1995 roku. Wcielając się w tytułowego mordercę Clint Howard ogłosił właśnie, że przygotował scenariusz nowego filmu. Ja niestety tutaj jest akurat na Instagramie, nie mogę wam tego pójść, nie chcę nawet, chociaż bo, bo nie chcę, żeby jakieś tam prawa autorskie padły, ale... Clint Howard za pośrednictwem Instagrama podzielił się informacjami o napisanym przez siebie filmie. Aktor znany z hollywoodzkiej produkcji Apollo 13, Tango i kaszczy Grinch nie będzie, Świąt nie będzie, zainscenizował scenę niczym z horroru. Panowie wciela, ponownie wcielają się w morderczego sprzedawcę. Po odtworzeniu drzwi zamrażarki można ujrzeć kopię scenariuszy projektu o tytule Ice Cream Man. Na tytułowej stronie obok Howarda widnieje także nazwisko współscenarzysty, reżysera oryginału Normana Upsteina. W opisie autor podziękował grupie aktorów za wspólne czytanie tekstu, które odbyło się niedawno. Poniżej możecie zobaczyć cały materiał zdjęcia. No, jeżeli spokojnie wejdziecie sobie na Instagrama Clint Howard Official, możecie śmignąć i sprawdzić. To jest jak najbardziej dostępne, także nie ma najmniejszego. Problemu. Temat kontynuacji lodziarza powraca po kilkuletniej przerwie. W 2013 roku Howard i Upstein założyli zbiórkę w serwisie Kickstarter, zbierając fundusze na, na film o tytule Ice Cream Man 2 Sunday Bloody Sunday. I tylko że Sunday, jak widzicie, pisane przez E, to znaczy Sunday to po, po angielsku są również lody, tak, tak się po prostu yy, mówi. Twórcy przekonywali, że sequel powstający 20 lat po premierze pierwszego Lodzieża nie będzie już produkcją dla dzieci, ale pełnokrwistym horrorem, w którym dorosłe dzieciaki z oryginału dosięgnie zemsta mordercy. Fanów proszono o 300 tysięcy dolarów na sfinansowanie produkcji. Progu nie udało się zrealizować. Zebrano ledwie ułamek kwoty i film ostatecznie nie powstał. Na przykład Kickstarter jest zrobiony w ten sposób, że trzeba zebrać całą sumę, żeby, żeby można było zamknąć zbiórkę. Jeżeli na przykład zebrali 30 tysięcy, to nie ma szans, to po prostu nic się nie dzieje. Eee. A o czym powiedział lodziarz? No, ja chyba oglądałem go dawno, dawno temu, ale nie pamiętam. Komediowy horror Lodziarz jest opowieścią o Gregorym. Chłopaku, który był świadkiem morderstwa lokalnego sprzedawcy mrożonych, mroźnych przysmaków. Gdy po latach pobytu w szpitalu psychiatrycznym powraca w rodzime strony, sam zaczyna poruszać się furgonetką i uszczęśniać dzieci sprzedawanymi lodami. Swoje autorskie smaki produkuje jednak ze szczątków zamordowanych dorosłych. Grupa nastolatków podejrzewająca bohatera o zbrodnie próbuje udowodnić policji, że to lodziarz stoi za coraz częstszymi zniknięciami mieszkańców okolic. W obsadzie znaleźli się m.in. Olivia Hussey, Jean-Michael Vincent, David Warner i David Nugent. Jean-Michael Vincent to coś dla fanów Erulfa, bo jeżeli nie pamięć nie myli, to właśnie on tak jak najbardziej... On wcielił się w, w rolę tego helikoptera, a tam znowu razem z Ernestem Borkninem. Rzeczywiście niesamowity, niesamowity serial, ale to było dawno, dawno yy, dawno temu. <laughs> Blanka nie wie, co tam słychać w chorym udzie. No, rzeczywiście, rzeczywiście. Yy, dawno nie było wysypu botów, yy, bo rzeczywiście jest zmienione, są zmienione ustawienia, jeżeli chodzi o... O YouTube'a. Pozmieniałem tam troszkę pokominowałem, więc dlatego tak to akurat jest zrobione. Z w temacie lodziarza, wiecie, że istnieje horror o morderczej lodówce. <grym> wierzę. Wierzę, bo skoro jest horror o morderczej oponie. I Rafał nawet z galerii Horroru mówił jakiś czas temu, że nawet nie jest najgorszy. Pewnie się skuszę kiedyś, bo skoro obejrzałem 14 część w Lalek, no to czemu nie, nie czemu nie ma coś e, takiego? Patrzmy dalej. Istnieje horror o morderczym wózku sklepowym. O ja, się kręcę ja chyba nie, o morderczym, donatach też jest. Tego nie widziałem. morderczy wózek sklepowy trafię na moją listę horrorów specjalnej troski. Może to byłby niezły pomysł, co? Takie horrory specjalnej troski, zrobić coś takiego, takie jakiś serial, serię, którą tam można byłoby co kilka, nie, kilka tygodni poruszać i jakieś takie właśnie <laughs> Rekinsteiny i inne rzeczy. No ale nie wiem, czy miałbym miałbym ochotę, to by mogło być hardkorowe. Yy, dobra. I słuchajcie, jeszcze zetamina nam jeden horror do omówienia. Czy horror, to zobaczymy, ale coś. Johna Carpentera? Tak, coś. Dwa w planach Carpentera. Reżyser mówi o, o kon kontynuacji, jak podaje Coming Soon. Kultowy horror? <ścoughs> Oczywiście, że kultowy horror. Powinienem, kurczę, muszę chyba wziąć i ten yy, wykupić yy, Prawa autorskie, tak, TM, Trademark, żeby kultowe horrory, żeby w tym momencie do filmu bo i powiedzieć, drogi filmowie, ale zawsze dla mnie również dobra, dobra reklama. Kultowy horror Johna Carpentera, coś, może doczekać się kontynuacji po latach. Źródłem plotek i domysłów nie są jednak widzowie, którzy chcą zobaczyć dalsze losy tajemniczej istoty wydobytej z arktycznych lodów. Sam reżyser oryginału swoją wypowiedzią otworzył możliwość do realizacji kontynuacji dla filmu z 1982 roku, który już sam w sobie nie jest oryginałem, bo to jest bodajże nowa wersja filmu sprzed wielu, wielu lat. A w każdym razie z pięć, z siedem może lat temu była kontynuacja tego filmu, która tak naprawdę była tak zwanym prequelem, no, ale to już jest insza, i może o tym będzie również w artykule. Podczas sesji pytań i odpowiedzi odbywającej się w ramach wydarzenia Texas Frightmare Weekend, Carp Weekend Carpenter był pytany, tam przecinek powinien być, drogi filmowie, o niejasne zakończenie filmu Coś. Reżyser uciął wszelkie domysły i dalsze wypowiedzi, stwierdzając zobowiązajmy się do zachowania tajemnicy, bo w przyszłości, choć nie wiemy, czy na pewno tak się stanie, może powstać coś dwa. No, oby, bo rzeczywiście mnóstwo teraz się na, na rzeczy tworzy, chociażby Wielka Draka Fińskiej Dzielnicy. To nie pierwsza wypowiedź karpentera dotycząca potencjalnej kontynuacji horroru z 1982 roku. W co najmniej kilku wywiadach reżyser potwierdził, że ma pomysł na rozwinięcie historii sprzed 40 lat i jest otwarty, żeby zrealizować go na ekranie. Nie zamyka sobie też drogi do kontynuacji innych swoich filmów. Decyzje o stworzeniu jakiegokolwiek sequela wciąż nie zapadły. Dzisiaj chyba wpuściłem shorta o tym właśnie, że Warner Bros., to kiedyś też było z, odcinka na ży, z odcinku na żywo, że Warner Bros. Y, priorytetowo traktuje kontynuację nowego filmu o Sherlocku Holmesie z Robertem Dalnym Jr. i zajmuje im to już 12 lat, więc jeżeli tak samo będą priorytetowo Traktowali ten film, to może zaczekamy się go w 2050. My, co się w historia amerykańskiej grupy badaczy z zamkniętych w odciętej od świata zewnętrznego bazie na Antarktydzie? W ich ręce trafia próbka materiału genetycznego z organizmem nieznanego. Najprawdopodobniej poza ziemskiego pochodzenia inwazyjna istota może infekować inne organizmy i upodobnić się do nich. Naukowcy rozpoczynają walkę z ukrytym wrogiem. Film filmie wystąpił Kurt Russell, Wilfred Bimley, T.K. Carter, David Glennon, Keith David, Richard Dysart, Peter Maloney i Donald Moffat. Scenariusz oparty na powieści Johna W. Campbella napisał Bill Lancaster. W kinach film się, nie okazał się hitem i został chłodno przyjęty przez widownię i krytykę. Status kultowego zyskał po latach dzięki przemysłowi kaset wideo. W 2011 roku doczekał się prequela o tytule Coś, który opowiadał o wydarzeniach sprzed y, filmu. O ja cię, jeszcze na sekundkę. Y, filmu Carpentera. Obecnie Blumhouse i Universal ponownie adaptują powieść Campbella Juniora pod jej nowym tytułem Frozen Hell. Coś było ekranizacją jej skróconej w wersji Who Goes There, a pełny tekst był do 2018 roku uznany za zaginiony, czyli Frozen Hell, to nowa, nowa wersja. Ciekaw jestem, bo z Carpenterem jest, jest, jest problem, aż nawet sprawdzę, co tam się dzieje, bo on no, ostatnio nic nie robi. No, na emeryturze jest, czy po prostu jakoś nie ma, nie ma ochoty, nie mam pojęcia, bo oddział The Word był ostatnio jego produkcją. Nie był to najgorszy film. Nie była to rewelacja, ale to nie było nie był najgorszy, bo wcześniej były duchy Marsa, które były po prostu delikatnie, więc porażką. Ale tak akurat tak wyszło, że duchy Marsa to w ogóle miało być trzecia część przygód Snake'a Pliskena z Kurt Russell'em, bo była najpierw ucieczka z Nowego Jorku, potem była ucieczka z Los Angeles i jeżeli by właśnie ucieczka z Los Angeles zarobiła pieniądze, no to miała być trzecia część ucieczka z Ziemi, no ale się oczywiście nie udało, bo film był finansową i artystyczną klapą i wtedy akurat wziął, był scenariusz do duchów z Marsa, Przerob wróć, y, ucieczkę z Ziemi przerobił na duchy z Marsa, a tam obsada była dosyć fajna, bo to i, i Jason Statham, tak, chyba i Ice Cube się pojawiał, czy Ice T czy jakaś inna chyba, tak trochę Hensley, Ice Cube, Jason Statham, Pam Greer, no Pam Greer to chyba zawsze u niego gra, Joanna Cassidy, Clea DiVal De więc no, rzeczywiście dosyć fajnych kilku aktorów. Wcześniej były wampiry, wampiry były dobre, podobały mi się tam James Woods w, w, głównej, w jednej z głównych ról, ucieczka z Los Angeles, wioska przeklętych, no to już tak sobie Paszczy Szaleństwa, Worek na zwoki i tak dalej, i tak dalej. No, dobre filmy ze słabymi, no ale skoro od 20 wróć, od 13 lat nic nie zrobił, może jako kompozytor coś tam tworzył, no nie no, to wykorzystywano pewnie jego, jego muzyczkę, no to ja muszę tam skojarzyć. No, jestem ciekaw, ciekaw też jestem, co, co wy o tym myślicie. Czy, czy to jest dobry pomysł, żeby no, pewnie no, dzisiaj właśnie mówiliśmy o dopiero o. Kontynuacji filmu z lat 60, czyli sprzed 60 lat. A tutaj w tym momencie mówimy o, o tym, czy robić kontynuację po 40 latach. Pewnie tak, no zobaczymy, zobaczymy. Boję się tej kontynuacji, coś to najlepszy horror, jaki w życiu widziałem. No rzeczywiście coś jest dobre, jest bardzo, bardzo fajne dla mnie, ile tam jest teorii spiskowych, ile w ogóle, że o na końcu no to... Ten był tym, y, tym kosmitą, bo oni tam piją y, niby alkohol, ale to się okazuje, że to nie alkohol, tylko benzyna, więc wiadomo, że kosmita tego mógł wypić, ale ty nie mógł i w ogóle różne dziwne, y, dziwne rzeczy. No nie wiem, zobaczymy. Y, pewnie jeszcze w nazwie była literówka od filmu no, Widzisz, jak to jest, Jurku. Y, nie wymagają od filmu zbyt dużej poprawności językowej. No, o, był już by już prequel coś, a nie za dobry. No, tutaj widzicie, Jarosław może prequel coś średnio jak oryginał Sztos. No, ja pamiętam właśnie, że, że, że ta kontynuacja to było takie takie okej, okay, że po prostu mogło gdzieś tam być, można obejrzeć było, ale słuchajcie, skoro widziałem ten film wiele, wiele lat temu i nawet nie pamiętam, no, no to rzeczywiście nie było to rewelacyjne. Chciałbym, tak, pewnie jeżeli Carpenter w końcu będzie, będzie robił ten film, aż nawet sprawdzę, może coś na, na IMDB jest więcej wiadomo, bo filmu no to jak mówicie, to oni nie, niekoniecznie muszą być zawsze dobrze poinformowani i muszą wszystko wiedzieć, ale IMDB to już jest raczej strona, która raczej lepiej sobie, lepiej sobie z tym radzi. Proszę bardzo. No nie, na razie tylko i wyłącznie widzę, że powstają dwie kolejne części Halloween. Widzieliście o tym? Widzieliście o tym? Czy nie widzieliście o tym? No to już wam tutaj yy, mówię tylko, czy to jest w, o, oficjalnie, czy nieoficjalnie. Bo muszę tutaj sprawdzić, czy to jest oficjalny nurt, czy to jakiś taki film fanowski. Eee, zaraz, się, zaraz się przekonam. Eee, proszę bardzo. O, w tej Halloween Price. Eee. To jest fan film Change. Okej, okay, nie, nie ma. To, to jest jeden, jeden to jest film fanowski, a drugi to zobaczymy, czyli pewnie też mógłby być filmem fanowskim. E, chyba tak, bo jeszcze, jeszcze mniej wiadomo na ten temat. No nie, na razie są dwa filmy, dwa filmy fanowskie. Halloween, Halloween, Halloween Comes Around, ale zobaczymy, czy jako reżyser coś się u niego, coś się u niego y, dzieje, może akurat. Może akurat coś jest. No nie, 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 ma nic, nie ma nic nowego. Ostatnim jego filmem właśnie jest oddział, potem były tylko i wyłącznie jakieś tam wersje reżyserskie John Carpenter Escape from New York i John Carpenter Christine, czy jakieś tam wersje reżyserskie. Ale tyle, no nie ma nic, nie ma nic więcej, nie ma nic, nic zapowiedzianego. No nic, rzeczywiście widać, że od tych 13 lat John Carpenter obija się, brzydko mówiąc, a rzeczywiście szkoda, bo, bo i no i mieliśmy tego cosia, była mgła. Bardzo lubię Halloween, no to już wiadomo, w tym momencie jest, jest klasyk atak na, na 13 posterunek. Christine Starman, wielka draka w chińskiej dzielnicy, chyba uwielbiam ten film. No, oczywiście oczywiście Książę, Książę Ciemności, czyli Prince of Darkness. Hmm, tak już tutaj patrzę, kto tam w ogóle a to Donald Pleasen wystąpił, okej, okay, no to rzeczywiście było, oni żyją, no i tak dalej, i tak hmm, dalej. No nie wiem, zobaczymy, panie panowie, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, czy coś się z tym stanie. Biorąc pod uwagę że no może Halloween niespecjalnie, specjalnie, przynajmniej te dwie ostatnie części nie były prze, przecież zbyt dobrze przyjęte przez fanów, ale zrobiły mnóstwo pieniędzy, bo sprawdzamy już. Bo ta cała nowa, że tak powiem, trylogia Halloween, no to ona zarobia potężne pieniądze. I no trudno darmo, żeby, żeby, bo inaczej, tak patrzę, akurat ta z 2018 roku zarobiła 260 milionów dolarów. Więc po prostu mnóstwo. Halloween Koniec zarobił 105 milionów dolarów. Więc już jest troszkę słaby, no ale to już nam daje 300 prawie 70 milionów dolarów. I Halloween Kills to jest 133, czyli 400 baniek prawie. Trzy filmy zrobiły 400 baniek. No więc rzeczywiście, skoro ma się dobrze, może sięgną. Może powiedzą, dobra, jak John, John, kręć kolejny film, kręć nową wersję. Ker Russell jest ciągle aktywny. Nie wiem, czy Keith David. Keith David. Y jeszcze żyje. Tutaj, tutaj jest, zaraz będę, będę wiedział. Tak, i David jest tutaj, 67 lat ma w tym momencie, także jest jak najbardziej jak najbardziej pewnie dostępny, ażeby nakręcić kontynuację. Zresztą widzę, że jest cały czas aktywny, bo to i seriale, i filmy, chociażby w filmie Nie, czyli Nope, wystąpił Unplugin od zera. Czy from Scratch, All The Fun Games, czy From The Shadows, więc jak najbardziej cały czas, cały czas działa, tam, tam gdzieś się yy, pojawia, nawet w hororach, bo Exorcyzmy dnia siódmego. To też był film, w którym, w którym wystąpił. Jak to będzie się działo? No nie, 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 spokojnie. To akurat okazało się, że to jest film fanowski, także. Yy, a słyszę, że ma być horror, o Kopciuszku. Tak, bo w tym momencie, ja to mówiłem przy okazji. Kubusia Puchatka, że akurat mnóstwo tych rzeczy, mnóstwo tych postaci trafiło do domeny publicznej właśnie. No, prawie wszystko, chyba jeszcze tylko Kłapouchy nie trafił z, z się Puchatka do domeny publicznej, ale on ma być w przyszłym roku, bo to akurat dopiero w drugiej książce się pojawił. Także akurat mnóstwo tych, tych rzeczy było. Sherlock Holmes, Helcule Poirot, właśnie Kopciuszek i tak dalej. Tego jest dużo. Bambi będzie, będzie również, bo też jest w domenie publicznej i ta wytwórnia, która to robiła, no to domyślam się, że inne inne wytwórnie, inni, inni twórcy typu, typu Mark Polonia, pewnie stwierdzą, OK, rzeczywiście, skoro im się udało zarobić tyle pieniądzów, bo to też pamiętajcie, że to będzie na to popęd. Popyt skruch, popyt skup się. A platform streamingowych przybywa cały czas. Coraz więcej ich, ich jest, na to trzeba czymś zapychać te, te rzeczy. No bo też widzieliście, ja wam podawałem, co nowego wchodzi na Netflix, to tak naprawdę z rzeczy, którymi już znamy, to chyba było tylko i wyłącznie Big Short i yy, 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 yy. Łowca Androidów 2049 a tak to cały czas wszystkie nowe rzeczy bo oni muszą cały czas kombinować oczywiście jest Amazon jest Chabciak yy, jest, jest, jest Disney, jest Netflix tego jest mnóstwo, mnóstwo, więc pewnie będą musieli zapychać na Amazonie na Amazonie właśnie w Video Prime mnóstwo jest takich horrorów B-klasowych więc jeżeli lubisz, o proszę bardzo, Iugil dopowiada że ma być horror o Bambi, proszę bardzo jak najbardziej a o wszystkich postaciach z animacji, które są w domenie publicznej. No akurat chyba, nie wiem, czy, tam, czy nie przy się Puchatku przy tym materiale typu Spoiler Talk, albo coś takiego, tam mówiłem, bo akurat wtedy pamiętam, miałem to wyświetlone stronę i to po prostu bezczelnie czytałem z tej strony, że ma być jeszcze to, 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 to to, to, to i to, także. Czy Książę Ciemności to nie film, w którym diabł jest w słoiku? Nie pamiętam przyznam, że nie pamiętam, ale tutaj widzę, że o, Jarosław dodaje, że jak najbardziej, w wielkim gąsiorze. Yy, także, a, no to gryzę, no czyli, czyli jakoś tak. Więc rzeczywiście yy, tego jest mnóstwo, dzieje się. Mam nadzieję, że, że coś fajnego powstanie, bo yy, okej, okay, no rzeczywiście mamy, mamy kilku twórców, mamy tego mamy tego Jamesa Wan'a, mamy kilka innych rzeczywiście propozycji, ale to są co czas kontynuację. No i dobra, w tym momencie John Carpenter miałby robić kolejną kontynuację. My byśmy pewnie chcieli coś oryginalnego. Jak już dostajemy, to jest to coś w stylu Egzorcyty Papieża albo jakiś film, który ma być osiemnastką, a potem nagle się stwierdzają, że się o... zwiastun do Megan stał się wiralem na TikToku, więc musimy go obciąć wiekowo, żeby rzeczywiście dzieciaki sobie mogły również pójść zobaczyć ten film. No i dzieje się tak, a nie inaczej, więc rzeczywiście Rzeczywiście tak, Sherlock, Sherlock Holmes i Herkules Poirot. Hercules Poirot jest Belgiem. Tak, nie nie tego błędu drugi raz. Więc rzeczywiście tak to jakoś wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobrze, no, ale z drugiej strony widzicie, to jest dokładnie horyzont, że trzeba kasę, 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 jeszcze raz mi się kasa. Dlatego kolejna część samych swoich Kolejne spin-offy, sequele, prequele yy, Spider-Manowe, dlatego kolejny Hobbs and Show i dlatego kolejna kontynuacja horroru. To, widzicie jak, to jak to jest życie, panie i panowie, yy, życie. Za chwilę robimy dogrywkę na Discordzie, więc zapraszam, zapraszam wszystkich, będziemy sobie robić dogrywkę, dogrywkę audio, tam jest specjalna zagładka. Jeżeli nie wiecie, jak wejść na Discord, to w opisie tego odcinka jest jak najbardziej jest link. Możecie na niego wejść, kliknąć, wbić i będzie, będzie fajnie. Tak, ja wiem, że belgowie mówią, mówią po francusku, ale kiedyś robiłem jedną z recenzji i tam właśnie powiedziałem, że, że Herkules Poirot jest Belgiem no i jest Francuzem. I tam ktoś mówi: Nie, nie, on nie jest Francuzem, on jest Belgiem, no to Poirot i tak dalej. On mówi po francusku. Ja wiem, że mówię po francusku tak samo jak po flamandzku, ale wiadomo, wiadomo jak to jest. Także my widzimy się, panie i panowie, za tydzień na żywo, a w międzyczasie. Kolejne odcinki. Pamiętajcie, we środę zaczynamy nową serię. Zaczynamy dynioł Pumpkin Pumpkinhead Horror w reżyserii Stana Winstona, mistrza efektów specjalnych z Lensem Hendrixem w roli yy, głównej. Panowie współpracowali już wcześniej ze sobą przy okazji filmu Obcy Decydujące Starcie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się za tydzień. Cześć.